Witam na kanale Warto Uwagi. Dzisiaj rozpakowanie myszki, trochę takiej formie pogadankowej. Słuchajcie, nie wiem, czy wy też tak macie, ale u mnie często podczas jakiejś gry jest tak, że frustracja osiąga pewien poziom. Jak go osiągnie, to zamienia się w energię kinetyczną, no a ta skutkuje nagłymi zetknięciami i wyładowaniami myszki o blat biurka. Z tego powodu żywotność myszki takiej przeciętnej u mnie wynosi około 1,5 roku. A w związku z tym, że nie jestem jakimś nałogowym i zawodowym graczem, raczej gdzieś tam sobie od czasu do czasu 2 godzinki przysiądę i pogram, no to nie wymagam, żeby myszka była stricte gamingowa, kosztująca około tam 100 zł albo wyżej. Zadowalam się takimi, które mogę kupić za około 30 zł i które posłużą mi właśnie to około 1,5 do 2 lat. I wymieniam wtedy na nową. W związku z tym dzisiaj właśnie zakupiłem sobie taką myszkę firmy, nazwijmy troszeczkę lepszej z gorszych, w zasadzie takiej firmy drugoligowej jak Tracer. Myszka kosztowała około 20 zł, więc niewiele. No i w związku z tym zobaczmy, jak ta myszka będzie wyglądała i czym ona w ogóle się będzie charakteryzowała. Tutaj już na obudowie, na opakowaniu właściwie, producent trzy główne cechy nam anonsuje, czyli rozdzielczość od 800 do 1600 dpi, 6 przycisków, no i sensor optyczny. Zobaczmy zatem, jak prezentuje się sama myszka. Co my tu mamy? Oprócz myszki nie mamy nic więcej, zresztą nie ma co się dziwić. W końcu dokładnie kosztowała 18 zł 18 groszy. Przewód dosyć sztywny. O długości 1,3 m. Sama myszka w zasadzie pokryta jest wszędzie i materiałem gumowym, jest nagumowana. Będzie to powodowało, że dosyć dobrze będzie leżała w dłoni, nawet spoconej. Tutaj jest troszeczkę tak wyprofilowana po bokach. Dwa przyciski z boku. Dosyć tani, mizerny plastik, ale w zasadzie ujdzie. Rolka, przycisk do zmiany czułości. Jakieś wycięcia pewnie, przez które będzie widać podświetlenie. No okej, no pierwsze wrażenie nie jest najlepsze, ale nie jest też najgorsze. Cały czas powtarzam, że jest to kwota 20 zł. No w miarę porządne ślizgacze. Czyli za tą kwotę nie ma co oczekiwać tutaj żadnych cudów. Myszka ma się sprawdzać, ma po prostu służyć do grania. I w tym myślę będzie spisywała się w miarę ok. Dobra, jak widzicie, na górze jest tutaj grafika przedstawiająca Skorpiona. Myszka w ogóle nazywa się Scorpius. Te grafiki oraz tutaj te wycięcia są podświetlane różnokolorowo i zaraz to wam zademonstruję. No dobrze, przyciemniłem trochę światło słoneczne, żebyście widzieli, jak jest podświetlona. Może żeby to było lepiej widoczne, na razie niech będzie na białej powierzchni. Cała grafika prezentuje się w ten sposób. No dosyć efektywnie, może troszeczkę też tak trochę odpustowo. Ale okej, no załóżmy, że myszkę trzyma się w dłoni, ta dłoń ją zakrywa, więc nie powinno za bardzo przeszkadzać nam to podświetlenie. Cały czas przypominam, że kosztuje niecałe 20 zł. Tak jak mówiłem, po bokach widać też tutaj przez te nacięcia świecące się diody. No dobra, jednym może się podobać, innym może się nie podobać.
Nie wiem, mnie to jakoś nie radzi za bardzo. Może być. Dobra. Moja wysłużona podkładka. W dłoni trzyma się dosyć fajnie. No muszę wam powiedzieć, że kciuk trafia generalnie tutaj w to wyżłobienie. Dosyć dobrze opiera się na tym wystającym fragmencie. Trafia w środek. Pod palcem są akurat dwa przyciski. Tutaj te przyciski, które służą do lewo i prawo kliku, leżą dobrze pod palcami. Rolka działa tak sobie, no ale co od niej wymagać. Palec po drugiej stronie dosyć fajnie opiera się tutaj na tym fragmencie. Nie mam tego wam jak pokazać, ale generalnie jak kładzie się dłoń, to właśnie ten palec, teraz go widać, trafia dokładnie na to przetłoczenie, które stanowi podpórkę dla niego. Jest ok. Powiem wam, że jeżeli chodzi o takie wrażenia czysto użytkowe, to myszka pod względem komfortu i obsługi jest jak najbardziej w porządku. Dobra, jeżeli chodzi o samo podświetlenie. Jak widzicie, jest różnokolorowe, mozaikowe, tak bym to określił. To podświetlenie sądziłem, że będzie się zmieniało, albo jakiś główny motyw przewodni będzie powiązany z aktualną czułością, na którą jest ustawiona myszka. Ale niestety nic takiego nie ma miejsca. Niezależnie od tego, jaką sobie ustawimy w tej chwili czułość, to podświetlenie za chwilę i tak będzie zmieniało swoją kolorystykę. Tak jak widzicie, przechodzi w tej chwili seledynek. Za chwilę zmieni się jeszcze na inny kolor. Tak więc to podświetlenie w żaden sposób nie jest powiązane z aktualną czułością, na którą myszka jest ustawiona. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o myszkę, którą można kupić za niecałe 20 zł, a co prawda z sensorem optycznym, ale zawsze jest to 20 zł, to poza tym, że co dla niektórych to podświetlenie będzie odpustowe, innym się może spodoba, to generalnie jest to warte polecenia urządzenie, dlatego że ma jedną ważną cechę, która bardzo dobrze sprawdza się w praktyce. To znaczy ta myszka bardzo wygodnie leży w dłoni. Może się nie podobać jej wygląd zewnętrzny, natomiast to, w jaki sposób dłoń układa się na tej myszce, to, w jaki sposób wpasowuje się w dłoń, powoduje, że jeżeli ktoś szuka taniej myszki, to ja ze swojej strony mogę ją jak najbardziej polecić. Pozdrawiam, cześć.